Hejka moi drodzy, witam was 17 grudnia i rozpoczynamy 17 vlogmas. I dzisiaj słuchajcie, w dzisiejszym vlogmasie to wy będziecie decydować o moim dniu, z racji, że na Instagramie poprosiłam was, żebyście po prostu zaznaczali dane rzeczy, które dzisiaj będę wstawiać na story, czy wolicie to, czy nie, czy tak, czy to, czy to i tak dalej, i tak dalej. I po prostu będziecie tak na wpół decydować o moim dniu, także zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I co? I zaczniemy od śniadania. Ja w ogóle dzisiaj, wczoraj wieczorem, jeżeli oglądaliście wczorajszego vlogmasa, wiecie, że wczoraj wieczorem założyłam nowe nakładki na zęby. I dzisiaj obudziłam się z takim bólem, że ja dosłownie, nie wiem, ledwo umyłam zęby, serio, ledwo umyłam zęby. Dlatego stwierdziłam, że najlepszym rozwiązaniem będzie zjeść coś miękkiego. I tak o, stwierdziłam, że mogła to być jeden, jajecznica, bo jajecznica jest miękka i w ogóle. Okej, tak zaczniemy od śniadania, bo dzień bez śniadania to dzień stracony, przynajmniej moim zdaniem. A więc tak, robimy sobie zdjęcie jakieś. Jakieś takie normalne, jestem w ogóle niepomalowana, więc muszę nałożyć jakiś filtr. Okej, mam takie zdjęcie. I teraz napiszemy sobie, co zjeść na śniadanie. Jajecznica, czy... Dobra, dam ci kanapki, no może jakoś się poświęcę, te kanapki moglibyśmy zrobić właśnie na przykład z jajkiem soconym albo jajkiem na twardo. Czy kanapki. A więc tak się prezentuje gotowe Instastory i teraz publikujemy. Okej, a więc minęło 5 minut, więc sprawdzamy, na co zagłosowaliście i zagłosowaliście na jajecznicę. Macie tutaj oczywiście z boku odpowiedzi, także bardzo fajnie robimy w takim razie jajecznica, także let's go. Voilà, moi drodzy, śniadanisko gotowe. Ja mam teraz 20-minutową przerwę od lekcji, potem zaczynam matmę, także gitara. Więc sobie zjem to moje śniadanko. Mam też tutaj herbatkę. W międzyczasie, póki jem śniadaniem, zapytam się, czy zrobić mocny, czy delikatny makijaż. Jest fota i tak się prezentuje to Instastory, a więc teraz dodajemy i czekamy 5 minut. Przy okazji sprawdzę, czy tam jest, no cały czas jest jajecznica, jest 67% na jajecznicę. Także zjadłam przed chwilą śniadanie niecałe, bo po prostu już nie mogę, za dużo sobie zdecydowanie tego zrobiłam, ale wstawię gdzieś, to może sobie zaraz ktoś inny zje. I słuchajcie, swoją drogą minęło 10 minut, odkąd zadałam pytanie o makijaż i wyszło 60%. I wyszło aż 60% na mocny makijaż. Także nie liczyłam, że mi dacie naturalny, bo ja się z reguły maluję, wiecie, i podkładem, i jakimiś korektorami, i jakieś kreski sobie robię. Więc pomyślałam, że chcecie mnie zobaczyć bardziej w takim, chociaż tutaj mnie widzicie w takim naturalnym bardziej wydaniu. Myślałam, że sobie zrobię taki szybki, 5-minutowy makijaż i będę miała z głowy, a tu daliście mi mocny. No to ogólnie nie wiem, co zrobię jako mocny. Na pewno zrobię sobie kreski. Użyjemy na pewno bronzera, bo to też się zaliczy w mocny makijaż, bo ja na co dzień raczej go nie używam, a ostatnio mi się spodobało, więc dzisiaj na pewno sobie pomalujemy. Ale dobra, wykombinuję coś i wymyślimy coś na pewno i zaraz to zrobimy. Także ja najpierw lecę na matmę i zaraz będziemy robić ten makijaż. Także let's go. Okej,
Okej, moi drodzy, a więc ja przed tym skończyłam się malować i nie wiem, co bym mogła zrobić, żeby ten makijaż mógł być mocniejszy. Mam na sobie podkład, korektor, puder, bronzer, rozświetlacz, pomalowane brwi, pomalowane cienie, tak dosłownie delikatnie, i kreski. Także to nie jest jakiś taki niesamowicie mocny makijaż, ale wydaje mi się, że też wygląda w sumie dość naturalnie, ale dobra, mniejsza z tym, nieważne. Słuchajcie, skończyła mi się pamięć na karcie, więc muszę teraz przystąpić do montowania wczorajszego vlogmasa, bo nie mam w ogóle pamięci na karcie, a ja mam kartę chyba 100 albo ileś, 200 ileś tam gigabajtów, także to jest dużo, a mi się skończyła pamięć, to jest dziwne, ale dobra, idę montować i widzimy się, jak zmontuję, a za ten czas zadam wam pytanie, w co mam się ubrać, czy w dresy, czy coś ładnego, także no. Dobra, z racji, że ja rzadko kiedy wychodzę gdzieś w dresach, mam nadzieję, że wybierzecie tym razem dresy, bo mam ochotę dzisiaj wyjść w dresach, tak mi się nie chce. I wybrałam, tak się prezentuje to Instastory, czyli trzecie pytanie, co ubrać, dres czy jakoś ładnie. Publikuję to i błagam, liczę, że wybierzecie dresy. Błagam, zróbcie to. Okej, moi drodzy, ogólnie miałam lekkie problemy z kartą z racji, że nie wyświetlało mi się jakby, miałam zapełnioną kartę, a nie wyświetliły mi się jakby żadne pliki, które zajmują tą kartę i musiałam ją wymazać, potem jeszcze kompresować, formatować i w ogóle masakra, tego było bardzo dużo do robienia, ale już wszystko działa, także karta mi śmiga jak nowa i słuchajcie, sprawdzamy, czy mam się ubrać w dres, czy elegancko. O nie, jakoś ładnie. I wy nie macie serca dzisiaj do mnie, naprawdę. Mocny makijaż, jakoś ładnie, wy chcecie mnie po prostu odstrzelić dzisiaj. No dobra, no to się coś ogarnie, ubiorę coś ładnego, ale wiedzcie, że jestem na was zła. Ci, te 11 tysięcy osób, które wybrało, że mam się ubrać jakoś ładnie. Dobra, słuchajcie. Także ja idę coś wybrać. A, jeszcze w międzyczasie stwierdziłam, że możecie się was zapytać na Instagramie, czy chcecie, żebym to ja dzisiaj otworzyła kalendarze, czy może moja mama. Także co, biorę. Robimy sobie jakąś fotkę znowu. Okej, proszę bardzo. Tak się prezentuje kolejna storka. O, tutaj jakieś powiadomienie. A więc dodajemy, czekamy 5 minut. Ja przez ten czas wymienię baterię w aparacie i pójdę znaleźć może jakąś stylizację, żeby coś ubrać ładnego. Okej, moi drodzy, a więc ja już się ubrałam. Nie wiedziałam, co to znaczy do końca ładnie, w sensie jak mam się ubrać, a nie chciałam się też, wiecie, stroić jak na jakąś imprezę, bo jest dzisiaj zimno na dworze, ja dzisiaj jadę komunikacją miejską, więc wiecie. Ale ubrałam, słuchajcie, typowo, a raczej, znaczy nietypowo, golfik, bo ostatnio, przez ostatnie gdzieś 2 miesiące jedyne rzeczy, które nosiłam, to bluzy. Także słuchajcie, mam taki golfik i do tego mam czarne spodnie, jeszcze będę miała buty i oczywiście kurtkę, no i wiadomo, czapkę, także zaraz jeszcze wszystko będę ubierać, a tymczasem sprawdźmy, kogo zadecydowaliście, czy kalendarz otwieram ja, czy moja mama. Obstawiam, że werdykt jest raczej oczywisty, chociaż może nie wiem, może nie lubicie mojej mamy i daliście, że ja, ale dobra, sprawdzamy. Okej, a więc sprawdzamy i jest na 70% moja mama i na 30% ja. Także otwiera moja mama, a raczej no otworzymy razem, także czekam, aż ona przyjdzie i sobie właśnie otworzymy kalendarze adwentowe. No. I jeśli chodzi o w domu, to jeszcze jak wrócimy, będę jeszcze was pytać, ale zaraz będziemy musieli wychodzić z racji, że ja mam angielski za niedługo. I zaraz zadam wam jeszcze pytanie. I teraz zadam wam pytanie, czy mam jechać na przystanek autobusowy tramwajem, czy iść z buta. Okej, tak się prezentuje kolejna ankieta, czyli piąte pytanie. Mam iść na przystanek z buta, czy tramwajem. I to chodzi o to, że ja ogólnie jak jadę na angielski, to wiadomo, najpierw muszę się jakoś wydostać z mojego zadupia, więc wsiadam najpierw w taki autobus, jakby taki wsiobus, ekspresbus, którym jadę do Wrocławia i potem we Wrocławiu muszę jeszcze zrobić dwie przesiadki albo iść z buta, czyli z tego przystanku, na którym ja wysiądę. I tak, i z tego przystanku albo jadę na kolejny przystanek tramwajem, albo idę z buta. To nie jest jakoś dużo, tam może jest jakiś kilometr, albo troszkę może więcej, albo mniej, nie wiem. No coś takiego, kawałek jest. I jednak fajnie było, gdybym się nie spóźniła, bo ja najczęściej tym autobusem jestem tak na styk. Ale fajnie było, jakbym się nie spóźniła, więc mam nadzieję, że wybierzecie tramwaj. A tymczasem ja zaraz zaczynam polski, więc jeszcze otworzymy z mamą kalendarz. Tak, moja mama otwiera kalendarze i pierwszy to jest z Harry'ego Pottera ze skarpetkami. I to otwierasz dzisiaj 9 okienko. Są bardzo
spadły na dół. A, dobra, okej. Tak. Ja już je znam. I don't go looking for trouble, trouble usually finds me. O, to jest a propos Rona, Hermiony i Harry'ego. Dobra, no to teraz następny kalendarz. Fajne skarpetki. I teraz otwierasz świeczki. Dziewiątkę? Tak, też dziewiątkę. O, o, to dla mnie? Tak, no, możesz sobie zatrzymać, bo ja już mam tą świeczkę. Kurde, ciężko takimi długimi pazurami. Dobra, to jest zimowe drzewa, czyli zimowy las. Mmm, pachnie ślicznie. Ja już mam to, także możesz sobie zatrzymać. Teraz czekoladka. Dla mnie? Nie, nie ma opcji. Który? No, okienko dzisiaj jest? Dzisiaj 17. 17, czyli tutaj. O, trąbka. Ej! O, lisek pod słodem. Puszmy. O, szóstki. Nie będzie chyba, bo wczoraj było 17. Tutaj, o, nie będzie. Ale będzie ten taki też ala jajko niespodzianka. Mikołajek. Nie, to bałwan. Jest bałwan. Bałwan, przepraszam bardzo. Bałwany. Dobra. Dobra. Ja zaraz mam polski, muszę się pospieszyć. Mhm. Więc dawaj. Literki kolejne. Lubię. Gdzie jest? 17. No to możesz sobie zatrzymać to, bo ja tego nie przepadam. Jogurtowe ja też nie lubię, możemy tacie dać. Dobra. I teraz to... Toblerone! No i jest o zwykłe, klasyczna. To ja to lubię, to mogę zabrać. No dobra. Dobra. Teraz czas na Ritualsa. Rituals. I 17 mamy. Tu. Ale malutkie. No to ampułka. No to czyli idealnie dla Ciebie. No, no nie wiadomo, zobaczymy. Czy nie jest komogenna. Starzeniowa ampułka. O, no to idealnie. Na pierwsze oznaki starzenia się i... No i to tyle. No, no dobra, no i ostatni kalendarz. Małe? Nie, nie takie małe. Firma Ren. Oczyszczający loto. Cent eko. No to też sobie możesz zatrzymać. Dobra, a więc dziękuję Ci bardzo. Zapłacę Ci po filmiku. Moi drodzy, jestem już z Kariną i jesteśmy przed angielskim. Zaraz będziemy wchodzić. Mamy jeszcze trochę minut, więc czekamy sobie. I co? I się nie mogę kogoś poznać. I Karinka leci potem na siłownię. Ja tak, tak. Ja lecę na siłkę. A przed siłką? Tak. Pół jest mój. Dodam. Dodam, dodam. Ja to dodam. No. Hejka, moi drodzy, mamy już wieczór, a ja wyglądam jak jajko, ale nie chcę mi się już rozpoczęć tej kitki. Słuchajcie, nie odzywałam się do Was z racji, że jak wróciłam, to wróciłam dość późno, z racji, że ja zawsze wracam z angielskiego z tatą albo z bratem, w zależności od tego, to kto szybciej skończy pracę. I coś się przedłużyło, ja wyszłam dopiero, byłam w domu dosłownie przez chwilę. Tą chwilę chciałam wykorzystać na szybkie zjedzenie obiadu, miałam bigos. I od razu później pojechałam na korepetycję. Jak wróciłam z korepetycji, to byłam tak padnięta, że położyłam się po prostu i oglądałam sobie YouTube'a i nic więcej nie robiłam. No i wróciłam mega późno z tego wszystkiego, że jestem tak zmęczona, a zadałam Wam jeszcze jedną ankietę, która prezentuje się tak. Jest to ankieta, w której zapytałam Was o trening, czy mam zrobić pole dance, czy mam zrobić trening brzuch, ale powiem Wam, że jestem tak zmęczona, że nie wiem, czy zrobię jakiś trening. Mogę ewentualnie zrobić dla Was jakiś specjał i pokazać Wam tak z dwie, trzy figurki szybkie, ale za to przez ten czas, jak sobie chillowałam, to spakowałam paczki dla osób, które wygrały konkursy, znaczy konkurs. Konkursy. To było po prostu, że jakby wybierałam osoby, których kupię prezenty z listy życzeń. No i wybrały właśnie kilka osób, dokładnie cztery osoby. I teraz będę właśnie podpisywać te paczki, opakowałam. Okej, moi drodzy, mamy już wieczór, a dokładnie 1:40. Ja, słuchajcie, się do Was nie odzywam, odkąd pakowałam te prezenty, ale w sumie za dużo nie zrobiłam, tylko jakieś coś tam. Oglądałam sobie YouTube'a, czytałam sobie e-booka, później poszłam się wykąpać, nagrywałam TikToki, także jakoś dużo się w międzyczasie nie działo, ale tak by się prezentował dzisiejszy vlogmas. To, co chcę Wam jeszcze pokazać, to to, że dostałam dzisiaj prezent już. Już świąteczny od Kariny, z racji, że ja z dziewczynami robię sobie właśnie prezenty i dostałam dzisiaj prezent świąteczny od Kariny, także stwierdziłam, że Wam pokażę.
Proszę bardzo, jest to paletka z NYXa. Może zapalić światło, bo w sumie nie widać. O, proszę bardzo, taka kolorowa paletka z NYXa. I powiem Wam, że jakoś często nie maluję się takimi kolorami, ale zawsze chciałam mieć po prostu cień w każdym kolorze dobrej jakości, dobrze napigmentowany. A to jest podobno najlepiej napigmentowana paletka NYXa i bardzo dużo osób ją poleca, jeśli chodzi o kolory. Więc stwierdziłam, że chciałam ją mieć i Karina o tym pamiętała i mi taką oto kupiła. Także dziękuję Ci bardzo, Karina, jeżeli będziesz to oglądać, bo wiem, że oglądasz moje vlogmasy, ale nie wszystkie, także jeżeli będziesz to oglądać, to fajnie. No i co, jeśli chodzi o tego vlogmasa i o decydowanie Wasze o moim dniu, to tak naprawdę tyle. Tak naprawdę nie zrobiłam jakoś super dużo tych ankiet, bo chyba było 4 albo 5, ale wydaje mi się, że to były takie główne rzeczy, o których w sumie trzeba było zdecydować. No i wiecie, jest to jednak w formie vlogmasa. Jakbym robiła osobny odcinek tylko na podstawie tego po prostu mój dzień, to by jakoś inaczej to wyglądało. Ale z racji, że jest to na wpół vlogmas, no to trochę inaczej to wygląda. I co? Ja już Wam dziękuję. Mam ospę aktualnie. Nie no, to jest ten projektor, który Wam pokazywałam ostatnio we vlogmasie. No, także co? Ja już się z Wami żegnam i widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!